A to się będzie działo. Dobra, Toast. Kompletnie nie wiem, jak ten wyścig wygląda, ale klasycznie ekipa proszona o wrzucanie zakładów, bo trzeba zakłady wrzucać, bo kurde, jak to tak się ścigać bez zakładów? Możecie mi powiedzieć, czemu się wszyscy aż tak bardzo podniecacie tym Bakayoko, mniej więcej tak jak przyszedł do was Iniesta? A czy ja się podniecam Bakayoko? A druga sprawa, gdybym miał teraz przyjść Iniesta albo Bakayoko, to bardziej mi się podniecało Bakayoko, a nie Iniestą. Więc no cóż. Wydaje mi się, że jak znakomita większość. Obecnie. Ja rozumiem, że ty jebaka, jak masz jakiś dobry transfer do swojej drużyny, to się w ogóle nie cieszysz ani z tych rzeczy. No okej, rozumiem. No ja zakładam, że City będzie się bić o top 4, ale raczej o 3-4 miejsca, bo na pierwsze to moim zdaniem szans nie ma. No, Chelsea na razie zaczyna tam jakieś szanse moim skromnym zdaniem mieć, bo się obudzili troszeczkę, jeżeli chodzi o okno transferowe. Ale jak tak dalej to poleci, to czarno, to co tu się dzieje, ja pierdzielę, co mi wszyscy na łeb polecieli. Jak tak można komuś na głowę spadać? Widziałby kto. No, ale quello ti conosce. Dobra, kozak, lecimy tam dalej, trzeba pęk. Pum! Okej, rozumiem, że tam na dole mamy się już zamienić motoróweczkę. No dobra, no to się zamieniamy, zamieniamy się. Pum! Wow! Ale nas wbiło, kurde, blaszka. Dobra, kozak, lecimy dalej. O, kolega chyba zapomniał zmienić sobie trybu motorówki. Co tu się dzieje? What the fuck? Co ja zrobiłem? Było do góry trzeba? To co? Co tu się stało? Aaaa! Tu trzeba! Aha! Wyjaśnia. To wiele wyjaśnia, szczerze powiem. No cóż. Według mnie ligę wygra Everton albo Arsenal. O kurde, chłopie, w jakiej ty rzeczywistości żyjesz? Weź, albo podaj tę nazwę dealera, adres. Ale kurde... No podziwiam, naprawdę, podziwiam. No tak, tylko że Arsenal by musiał i Everton trochę pozmieniać u siebie sytuację. Everton sytuację kadrową, a Arsenal sytuację arsenalową. Nie wiem, jak mam nazwać sytuację Arsenalu. Kupić koszulkę Lukaku i Manchester United, no chyba nie za bardzo mnie to jakoś tak korci, szczerze powiem. Boże, denerwuje mnie strasznie, że w GTA się tak wszystko długo wczytuje. Sytuację Wengerową. No, Wenger, taka sytuacja... To jest tak zwana... No czwóreczka, tak bym powiedział. Ale wszyscy mówili do Wengera, że Wenger potrzebujemy zmiany, ma być zmiana, Arsen... No i kurde, była zmiana, nie byli czwarci, tylko byli piąci. No i jak dla mnie problem rozwiązany, nie? Ja nie widzę żadnego problemu, ani trochę. Problem solved. To w 100%. Dobra, online. Akcje. Rozegraj akcje. Zaznaczone ostatnio, rozegrane, stworzone przez Rockstar, czy może zatwierdzone? Zobaczmy, co jest zatwierdzone. Dzień kaskaderskie, biało-żółty. Kanion miłości. Cokolwiek to znaczy, podejrzewam, że tutaj będzie rozpierducha, no ale biorę kanion miłości w takim razie, niech będzie. Ja dzisiaj pierwszy raz na live, a to mam nadzieję, że się dobrze bawi się, że zostaniesz na jeszcze trochę dłużej. Że jeszcze tutaj trochę będziesz. Standardo... O, mogę ustawić GTA! O kurde, czajcie to? Będzie wyścig kontaktowy i GTA. Ruch uliczny, wyłącz, nie standardowe pojazdy, wyłącz, wyrównanie, drużyna wyścig GTA, wyłącz. Pokada widoku, znicz ostatni pojazd.
Radio, możemy sobie wyłączyć radio, żeby nie denerwowało nas. Dobra, zapisz i teraz tak. Zanim zaproszę, to bardzo kuplu. O, dziękuję. I teraz tak, członkowie mojej ekipy, pęk, członkowie ekipy. Spośród członków ekipy i zapraszamy wszystkich. Wolałbym, żeby Chelsea obroniła mistrzostwo, czy wygrała Ligę Mistrzów. Ale tylko albo, albo. Ciekawa opcja, Ligę Mistrzów. Chociaż z drugiej strony nie wiem. Ale chyba Ligę Mistrzów, tak mi się wydaje, że chyba Ligę Mistrzów. Ale chętnie to ja bym chciał, żeby w ogóle i to wygrali. To by w ogóle było najlepiej. Dokąd według mnie zajdzie Chelsea w Lidze Mistrzów? Na obecną sytuację obstawiałbym najdalej na półfinał. Ale to najdalej, najdalej, tak mocno najdalej. Na czym gram? Gram na PlayStation 4. Na PlayStation 4 gram. Ja w ogóle mam nieodparte wrażenie, że jest mniej szumów teraz, jak jest mikrofon na statywie, na ramieniu mikrofonowym. Na ramieniu? Ramieniu? Tak, to się... No tak. To mam nieodparte wrażenie, że jest mniej szumów. Może mi się tylko wydaje. A może i nie. Może to jest faktycznie. Chciałbym wierzyć, że City coś wygra, ale zdrowy rozsądek mi na to nie pozwala. No... Wiesz, no w sumie... Może jeżeli Guardiola sobie ogarnie tam i wszystkich, no to jest na to szansa, spokojnie. Niesie się z Arsenalu, bo oni czwarty sezon z rzędu nie są czwarci. No dobra, przepraszam, najmocniej, rozumiem. Dobra, który te... Chociaż... Czemu? O, tutaj sobie ten weźmiemy... Z Arsenalu i czwartych trzeba się śmiać. Mina zbliżeniowa, rudobomba. Rudobombę sobie też możemy wziąć. Karnister bez broni, mina zbliżeniowa, koktajl młotowa, gaz łzawiący, bomba przylepna też się nam przyda. Może jakiś granacik czy coś. Rzutnia namierzająca, to mi się raczej już nie przyda. No dobra, i oczywiście klasycznie robimy sobie zakładzik, a polećmy o 6 stówek, ale tu będzie grubo po całości będzie. Oj, to jeszcze w nocy będzie, tu będzie rozpierducha jak nic. Tu będzie też strasznie wąski tor, który jak wypadniesz z toru, to wypadasz z trasy, więc tu będzie ciężko. No i kozacko, jestem pierwszy, co oznacza, że od razu zginę, jak tylko broń włączona. No i właśnie, o to mi chodzi, nie? Dziękuję, dobranoc. Tak to wygląda. Ale widzę, że tam osoby z tyłu też się wydupczyły, więc spoko. Zostawmy sobie w takim razie tutaj jakieś miny zbliżeniowe może. I... Wow! Co to było? Ale kozackie. O, czy... No nie, no jak można wstawić kamienie na środek trasy, no? Co za dzban to zrobił? Jak można wstawić kamienie na środek trasy? Czy myślę, że czy Milan zakwalifikuje się z takim składem do Ligi Mistrzów, do Ligi... Powiem ci, że ciężko powiedzieć. Prawdziwe życie to nie jest kariera w FIFA i zawodnik, którego ściągniesz, to oprócz tego, że to jest złożona dobra drużyna z dobrych nazwisk, to trzeba tutaj jeszcze dać coś, żeby to była faktycznie drużyna, a nie tylko zbiorowisko jednostek, które dobrze kopią osobno w piłkę. Kiedyś jak mówiłem, że Bonucci w Milanie, to nie wierzyłeś. A powiedz mi, kto wierzył, że Bonucci przejdzie do Milanu? Chyba tylko kibice Milanu. Oooo! Boże! Coś to nie idzie za dobrze. To zdecydowanie nie. No nie, jak mnie denerwują te spowolnienia. Po co mnie spowolniacie, jak widzisz, jak jechałem tak wolno? Dobra, jestem szósty, ktoś tutaj umarł po drodze. Dlaczego tutaj się wszystko pali? What the fuck? What the fuck? No podnoś się, typie! No super, jeszcze mnie wysadzi, kozak, super, fantastycznie, no. Podjechał sobie, rzucił tę minę, tak? Fajnie. Naprawdę fajnie.
To jeszcze raz, tylko się teraz nie wywróć. Nie wywróć się teraz, bo cię zastrzelę. Mefedron, siemaneczko, dzięki bardzo serdecznie za donate'a, dzięki za piątkę. I witam cię na streamie. Dlaczego cały czas znowu mnie ktoś wysada? To jest niefajne. ON 25 zł, pozdro da. A teraz czekamy, aż ktoś z fodu się wywróci. I znowu wrócimy. A może teraz nagle każdy będzie ten. Grał jak ten, jeździł jak ten. Jak w Roninie. Jeden z najlepszych obrońców Juve przeszedł do Milanu. No, to jest akurat prawda, to jest w 100% prawda. Kurde, gdzie oni mają te spowalniacze ukryte? A tu jest za wąska trasa, tu jest ciężko operować jakimikolwiek brońmi. Żeby do GTA dobry wyścig, to musi być taki, gdzie jest więcej miejsca trochę. O, super! Zablokował mnie typ, który się zrespił na mnie. No, okej. Okay. Dobra, czemu tamten koleś stał? Nie mam pojęcia. To wyglądało troszeczkę, jakby miał w ciemnie. No dobra, jeszcze raz to robimy. O, teraz chyba wyjdzie. A, tu trzeba tak kilkukrotnie. Paniutki, chce co? Myślił trasę. To jest trasa wymyślona przez kogoś, którą zatwierdził Rockstar, żeby dorzucić do puli gier, tak normalnie, tak jakby. Tu się odpaliła muzyka, to trzeba to wyłączyć. O! Wow! Dobrze, że go puściłem przodem! No dobra. O nie! Jak tak można zrobić przed wyskokiem? Ja rozumiem, że to tutaj akurat pomogło, ale to trochę jest takie troszeczkę... Za dużo spowolnień to niezdrowo, o super. Parkorek sobie poleciał naprzód i wyzaza wszystkich. Kozak, to tak można, tak? Uuu! What the fuck? What the fuck? Ej, czemu on się teleportuje? Halo! Czemu on się pojawia i znika? Czemu on się teleportuje? O co tu chodzi? Co to było? O, super! Boże! Nie, zdecydowanie, to na wyścig GTA się nie nadaje. Czemu nie jasny ten plan? Z której strony jest niejasny? Masz GTA do 11, później masz futa godzinkę, później masz Rocket League i później masz znowu FIFA. Co tu niejasnego? Jest normalnie napisane. Okrążenie 9. Czekam teraz, aż zacznę wpadać w swoje własne miny. O, czyżby ktoś stracił oponki? No i przykro mi. Przykro mi. Tak naprawdę to nie. Czy będzie Rocket League na drugim kanale? Oczywiście, że będzie. Poczekajcie, bo to są wystające kamulce, które wcale nie są upierdliwe. Na środku trasy nagle ci dupnęli kamienia, a rajce! Ostatnio przeglądałem sobie YouTube i zobaczyłem twój filmik, tak mi się spodoba, że od razu ten suba i lajka, oby tak dalej. A to mi bardzo miło, cieszę się. I mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No dobra, troszeczkę teraz smutno, bo jestem ten ósmy taki i tak troszeczkę jest smutno, bo nikogo tu nie ma. Nic się nie dzieje. Na 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 na. Nikt się nie bawi. Na 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 na. Okej, okej, o. Patrzcie, jak ładnie wyhamowane. Przeżyłem nawet, nawet przeżyłem. Okej, nie było to zrobione na pewnej prędkości, ale... Ale co tam, najważniejsze, że było zrobione. Mam mózg! Cieszę się! No, cieszę się! No, co ja mogę powiedzieć?
Jak masz PlayStation 3, czy mógłbyś dołączyć do ekipy, tak? Czy z nami grać, czy nie? Bo my gramy na PlayStation 4, a serwery nie są połączone. W ogóle tak z ciekawości, ile osób ma jeszcze konsolę starej generacji, na której tak normalnie na co dzień gra? W sensie Xboxa 360 albo właśnie PlayStation 3. Napiszcie na czacie, kto z was ma albo Xboxa 360 albo PlayStation 3. Ale to tak nie, że po prostu ma oprócz tego, że kupił sobie już PlayStation 4 czy tam Xboxa One, tylko po prostu tak, że używa tego jako głównej konsoli tak jakby. A nie, stop, czekajcie, bo to jest najlepsze na świecie spowolnienie. No tak, klasyk. Ale jak już cudem jestem szósty? A byłem 11. No dobrze chyba. Siema Karkul, dzięki bardzo serdeczne. FIFA jest teraz, będzie od 11. Co tu był? Co tu się stało? Dlaczego zaczął bokiem latać w powietrzu? Co za koleś? Co za typ? A, koniec wyścigu za 25 sekund! Trzeba go ukończyć szybko, 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 szybko! Możesz, kurde! Dobra, spokojnie, spokojnie! Nadlatujemy! Trzeba go ukończyć! Trzeba go ukończyć! Trzeba go ukończyć! I pu! A, udało się! Haha! Boże, ale nie pytałem się właśnie. O to mi chodzi. To jest. Pytasz się ludzi, kto ma PlayStation 3 i Xboxa 360. A ktoś znaczy, ja mam PlayStation 4. What the fuck, gdzie ja się o to pytałem? Mamknij Zordę. To jest ładna nazwa gangu, moim zdaniem. To jest ładna nazwa, jak dla mnie. Jak dla mnie jest naprawdę ciekawa. Dobra. To teraz tak. A czekajcie, Szymon mi odpisał, że chyba wbije i chyba będą drafty 2x2. O proszę, patrzcie państwo. Patrzcie państwo, chyba będą. Dobra, dajmy, że dobra była giera. I dajmy teraz Volti Croquet Pulse. Volti Croquet Pulse będą kozackie, czuję to będzie kozackie. Tak, Cibicki, AK Szymon wpada. Data spread around the world. Dobra, czy ja tutaj jestem hostem? Jestem hostem, no to super. Z punktu do punktu, specjalne blokada widoku. Ej, a jakby zrobić? Nie, to by było zło. To by było złe, jakby zrobić tak ten. Zatwierdź, Radio Mirror, otwieranie. Członkowie ekipy, zapraszam członków ekipy. A ja mam słonia w karawce, ale tak nie było pytania. No dobra, no. Oglądam cię od ponad 3 lat, ale pierwszy raz na live. O nie, no to jak to tak? A nie, tak nie można. Poza... Dobra, w takim razie, moi drodzy, zmiana planów. Zmiana planu. Plan wygląda teraz następująco. Do 11 gramy GTA. Później od 11 do 12 zagramy sobie Rocket League, a od 13, od 12, przepraszam, lecimy drafty 2x2. Do 11 gramy GTA z Cibickim, AK z Szymonem, tak więc moi drodzy, będzie się działo, to ja sobie tutaj zapiszę wszystko. Bang, Rocket League i wpisuję sobie drafty 2x5, no i gitara. No, i teraz pięknie. No. Więc plan wygląda obecnie w ten sposób. Dobra. No to lecimy. Co tutaj raczej nie ma wyboru za bardzo. Kontynuuj.
kontynuuj. A, czekajcie, muszę sobie dać. Nawet symboliczny zakład trzeba dać. Nawet symboliczny. Czy słyszałem o powrocie kobiety do formuły pierwszej? Szczerze powiedziawszy, to nic nie słyszałem. Dawaj deathmatcha, to najwyżej po tym. Ja wyścigi lubię grać w GTA. PS... co tutaj się dzieje? Bez kitu, każdy ten Chelsea Śląsk ostatnio tak było na streamie, a nic czytałem wszędzie, sprawdzałem, szukałem i nigdzie nie ma na te. No dobra, tu będzie się działo, trzeba uciec na bok od razu. O, tu od razu trzeba. Okej, no dobra, czyli... ja to chyba dobry start wyścigu, to jest, u mnie się wpisuje w tradycję jakoś, nie? What the fuck, co tu się dzieje? Czemu lecę bokiem? Okej, ciekawie to wygląda. Co tu się ludzie odbijają? Co tu się wyprawia? No nie! Typie najgorszy, jak można się zatrzymać na rampie. Co ja narobiłem najlepszego, nie? Co ja zrobiłem, nie? Przeleciałem sobie wszystkich i wszystko jak się dało. Spoko. Icha! Jazda! Czy tutaj będzie zakręt? Chyba tak. Troszeczkę... no nie! Dlaczego ja w tą lampę pieprzoną wjechałem? Dobra, szybko, wracamy. O, znowu zrobiłem to samo. Identycznie. Zamówiłem sobie Rocket League w poniedziałek będzie. No to kozacko, to znaczy, że od poniedziałku już będziemy mogli razem grać na streamach. A streamy oczywiście przypominam wtorki, czwartki i niedzielę. Dobra, czekajcie. O, pół! Leci rakieta. Poza! Jeszcze raz! No kurde, pięknie to wygląda. Szkoda tylko, że jesteśmy tak daleko od tamtej całej przedniej stawki, ale... ale no cóż, trudno. Może jak popełnię jakiś błąd, chociaż ten wyścig jest taki... no ten na przykład właśnie dla porównania. Ten wyścig nawet z tymi dopalaczami jest dużo spokojniejszy, bo ma dużo szersze te całe mapy, nie ma żadnych takich ciasnych rzeczy, nie ma nagle kamienia dupniętego na środku. Co tu się wyprawia? W którą stronę to... o! Cześć kumpu! Cześć Wargory! Teraz ci dojedziemy! A nie mówiłem? O nie! 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 Tylko nie to! Nie! Szybko, 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 respij się. No czemu nie mogłem go szybciej respić? Jazda. No i 11, no nie. Tak być nie będzie. Czy jest szansa, że w tym roku widzę mistrzów nie wygra drużyna z Hiszpanii? Zawsze jest szansa. Czemu tak założyłeś drużyna z Hiszpanii? Ale tu się dzieje, ale tu się dzieje, te mapy są porąbane. No i znowu! No nie! To samo miejsce, znowu, no ja pierdzielę, jak tak można. I znowu od początku cały ten, kozak. Aja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 j. O! Teraz mnie wydupczyło jak jasna cholera. Może wreszcie wygra Juventus. O! Teraz jak Bonucci od nich odszedł, to... ale szczerze powiedziawszy, nigdy w życiu mnie... w ogóle zarąbiście się mi obróciło auto. Nigdy w życiu mnie nie powiedział, że Bonucci zmieni barwy i to jest dla mnie w ogóle taki troszeczkę szok. Myślałem, że jak z znakomitej większości kibiców i Juventusu i pewnie Milanu też, bo wątpię, że ktoś tam z kibiców Milanu to tam wierzył, że no zdalajcie, ten Bonucci to pewniak taki. O nie, czy ja trafię? Czy ja trafię? Trafię? Muszę trafić! Muszę trafić! Trafiłem idealnie do środka we... patrzcie państwo, tylko że się obrócił do dupy. Ale trudno.
O, ten chyba umarł. No trudno. I, okej. Okay. I, jeszcze tutaj troszeczkę bok. Dobra, tutaj na bok. Ale muzyczka się taka lajtowa odpaliła. Kumplu, co ty taki obrócony? Nie ma takiego obra. O, następny obrócony! Jak co, oni sobie nie radzą w takich tych, w takich wąskich tunelach? Na to wygląda. Na to wygląda. Znaczy, wiesz, było delikatne do przewidzenia, bo były kontakty, bo nuci zalegli. No niby tak, ale no wiesz, jak to tak w praktyce. No matko boska. W ogóle, Milan czasem nie kupił dokładnie 11 nowej? Tak w sensie, że 11 zawodników on czasem nie kupił? Tak mi się wydaje, że coś takiego było. To mi się tylko wydaje. To jest też możliwe. Dziesięciu kupił? To jeszcze jednego na lajcie kupią. Zobaczycie, jeszcze jednego to dla nich to jest jak nic. O, ale ktoś tutaj, poleciał, jeżeli chodzi o zakłady, ale za to ta osoba, która wygrała, no to tak pewnie wygrała. Jeszcze Aubameyanga im brakuje, przepraszam, bardzo proszę się od Aubameyanga mi odpierdzielić, dobrze? Aubameyang ma przyjść i grać w niebieskiej koszulce bardzo ładnej. I nie widzę żadnej innej opcji. Kupują, bo muszą. Nie lubię ich, ale kolejno zasłużona drużyny wraca na swoje miejsce. Aubameyang to czemu? Bo z Lukaku nie pykło. No nie wiem, teraz się tak jest, teraz głośniej o tym niby, że Borussia się niby dogadała i to wszystko, więc no ja bym Aubameyanga chciał w 100%, więc... Tak jak mówiłem, jak przyjdzie Aubameyang, to zdecydowanie bardziej bym wolał Aubameyanga, co zresztą mówiłem już na początku, że jakbym miał wybierać, to że bardziej bym wolał Aubameyanga niż Lukaku, więc jak przyjdzie Aubameyang, to ja będę zadowolony. A zrobimy rozpierdukę, co 15 sekund niż ostatni pojazd. Będzie się działo. Trudno, niech się dzieje. Członkowie mają ekipę, zapraszam całą ekipę. Dołączać tylko dwa wolne miejsca, więc to pierwszy ten lepszy. Jakby nie patrzeć. Co tu się dzieje? Co on gada? Da się przesunąć Rocket League wcześniej? Panie, Rocket League jest za 20 minut, co ty chcesz wcześniej przesuwać? Man City kupiło Walkera, a to widziałem, że kupili Walkera. Taki... Dla Guardioli chyba trochę nietypowy transfer, chociaż w zeszłym sezonie był Stones, który się okazał wypałem, oczywiście. Zdecydowanie dobry transfer. A czy wiem, że Bakayoko w Chelsea? No wyobraź sobie, że wiem. Watujemy za 1000, tutaj trzeba wlatywać na maksa, trzeba lecieć na maksa, po prostu. Czy jest możliwe, że w przyszłości na streamach nie było FIFA? No nie, nie ma takiej możliwości. Nie! Szybko respcie. Nie można być ostatnim tutaj. O nie! Dałem te 15 sekund! Szybko, niech się ktoś zespi, bo tu będzie nie!
Wyścig 30 sekund, Korneliusz Cezary, Aleksander Rzeźwicki, polecam, Akanexion, fantastyczna zabawa. Jeszcze przypomnieć sobie ten cudowny transfer najlepszego bramkarza ligi, Claudio Bravo. A no racja, pamiętam, najmocniej przepraszam. Tak co, ale umiejętności Claudio trzeba cenić. Czemu to, co? Co już... Co ten typ zrobił? Co on zrobił? Jak się sam... Okej, okay, to jest dosyć ciekawy tu. Zdecydowanie to trochę ciekawie wygląda. Teraz nie wiem czemu się czarny ekran. Okej. Okay. Zabawiam, chcesz opuścić tryb obserwatora. No chcę opuścić tryb obserwatora. Co nie będę sobie opuszczał, jak sobie opuszczę. A dzisiaj jakie są mecze w ogóle te... Live Sports, jakie są dzisiaj mecze? No, dzisiaj jest Ekstraklasa, to dobrze pamiętałem. Co tutaj gra? Śląsk i Arka, Termalika i Jagiellonia i Lech i z Sandecją. To ciekawie będzie. Ciekawie będzie. Jestem ciekaw, jak się Ibrahimowicz spisze w Termalice. No czytam. Czy ty będziesz w Świdnicy? Bo co słyszałem, że we Wrocku byłeś, że tam co? Nie rozumiem chyba pytania trochę, przepraszam najmocniej. Co mi Filip wysyłasz, halo? Co za przypomnienie. A, drugie śniadanie. Co to jest? I? A se skoczę. A czemu nie ma spadochronu? Myślałem, że spadochron się chociaż odpali albo coś. A, no i oczywiście standardowo tutaj tam, o, jest licznik subskrypcji. Zachęcam do zasubskrybowania kanału. Co mam tutaj zrobić? Jestem troszeczkę w patowej sytuacji, jakby nie patrzeć. Nawet trochę bardzo wpadło. No nie! Jak ja mam stąd zejść? Ja pierdzielę, nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę, nie? Bo no, czy grałem jeszcze kiedyś w Interze? No tam dawno. Okej, chodźmy na górę. Dawać. Dawaj! Jeszcze! Dawaj! No nie! No trudno. Neymar poszedł do Sandecji, to będzie ciekawe starcie. Ibrahimowicz, Termalika, Neymar, Sandecja. Ciekawa sprawa, naprawdę. Okej, okay. Skaczmy, to może się nie zabijemy. Skacz! Żyje! Patrzcie, żyje. O, i nadal żyje! Nie! Hamuj! O! Patrzcie! Dobra, idziemy dalej. Trzeba kontynuować naszą przygodę ze schodzeniem stąd. Dobra, kozacko. Kiedy będę w Kołobrzegu? Boże, ludzie, co wy mi za pytania zadajecie? Nie mam pojęcia, kiedy ja ci... Wiem, że do Wrocławia się przeprowadzam teraz, ale...
A na wakacje planuję jechać z Natalią gdzieś we wrześniu, planujemy gdzieś pojechać. Jakbym miał wybrać dowolnego totca, to jakiego byś wybrał? Michał Pazdan. Siemaneczko Venom, witam, dzień dobry bardzo, subskrybujecie, a to mi się bardzo podoba, że subskrybujesz. Widziałem wczorajszą kozacką bramkę lewego? Widziałem. Widziałem wczorajszą kozacką bramkę lewego. Dobra, czy ja tutaj sobie mogę, nie wiem, na przykład zadzwonić po ten kontakty i Meriwether, mogę sobie zadzwonić po Meriwether, żeby po nie przylecieli helikopterem? Meriwether, dawajcie mi helikopter. Meriwether, because security is a private matter. Transport śmigłowcem. Dawać. Helikopter. I will direct one of our pilots to your current location. Kozak, to czekamy na helikoptera. Czy będę daleko od Jigga mieszkać, czy nie mam pojęcia? Co się stało? Your location is unsuitable for our helicopter. A full refund has been issued. No nie! Dlaczego? Co za typy? Czy wiadomo coś już o live'ie charytatywnym? No... To, że będzie. To jest już jakaś informacja, nie? Zatrzymaj się! O! Zatrzymał! Jesteśmy coraz bliżej cywilizacji! Patrzcie na to! Widzicie tam? Oni na nas czekają! Oni na nas czekają z otwartymi... Jest! Nie wierzę! Tory! Szybko, Meriwether, dzwonimy! O nie, no jakiś typ! On nas zabije, na 100%! Typie, zostaw nas! Meriwether, jeszcze raz, helikopter! Helikopter, helikopter, helikopter! Meriwether, for all your private security needs, how can I help? Chodźcie po mnie helikopterem. An air unit's on its way. Aha, ja mam ustawiony tryb pasywny. Our pilot is unable to land at your location. A full refund will be put in your account. Ale dupa. Dobra, stop, czekajcie. Trzeba sobie wyłączyć tryb pasywny. Dobra, gitara. O! Nasz kumpel mnie zaprowadził do... Oj, myślałem, że chciałem powiedzieć, że... Ej, ale ma fajne auto zrobione. To jest takie troszeczkę... Takie trochę wygląda jak takie Mitsubishi, Subaru... Mitsubishi Lancer Evo 7 albo Subaru Impreza trochę. Na czym gram? Gram na PlayStation 4. Trudno, bywa i tak. Dobra, czekajcie. Ktoś tu, jest tu jakiś kozak? Tam jest jakiś kozak? Stoś, bo strzelam! No nie no, babcia, nie rozjeżdżaj mnie! Stój, bo strzelam! Czemu nikt nie respektuje oficera policji? Stój, bo strzelam! What the... Okej.